Słyszeliście kiedyś o tym, że dłoń to bardzo przydatne narzędzie w kontekście odżywiania? No nie, nie o to chodzi. O to też nie. Nie, tym razem też nie trafiliście. Dłoń, czyli 5 palców, czyli 5 posiłków. Kciuk, pierwsze śniadanie. Wskazujący, drugie śniadanie. Środkowy, obiad. Serdeczny, podwieczorek. Mały, kolacja. Między każdym palcem mamy przerwy. Tak też powinno być między kolejnymi posiłkami. Przerwy powinny trwać mniej więcej 3 godziny. Jak złączymy palce, wielkość dłoni to właściwa dla każdego z nas miara wielkości porcji mięsa lub ryby. Dłoń zaciśnięta w pięść to ilość ryżu, makaronu lub ziemniaków. A jak zrobicie miseczkę z dwóch dłoni, to idealna porcja warzyw. Nieźle ktoś sobie wymyślił te instrukcje odżywiania. Łatwo zapamiętać i w razie czego zawsze mamy ją przy sobie. To brzmi całkiem lekko i zabawnie, ale wbrew pozorom, wielkość potraw, ilość i częstotliwość posiłków to dosyć poważne sprawy. Konsekwencje podjadania i przejadania się w rzeczywistości są nie bardzo lekkie i mało zabawne. Podjadanie, wiadomo, znany temat. Musimy odrobić lekcję, zaczynamy się kręcić, chyba czas coś przekąsić. Nauka na sprawdzian? Od razu coś nam zaczyna burczeć w brzuchu. Wieczór, niedługo do spania? Tak na głodnego nie ma szans, głodne koszmary będą nas męczyć. Jak to zbierzemy do kupy, to robi nam się niezła kumulacja, a co dopiero musi dziać się tam w środku? Przejadanie się i podjadanie sprawia, że cały nasz układ pokarmowy jest przeładowany i zaczyna się męczyć. Nadmiar pokarmu zalega w jego różnych częściach, gdyż organizm nie nadąża odpowiednio takich ilości przetrawić. Te niestrawione resztki tak sobie leżą i po prostu gniją. Oprócz czystej wody i niesłodzonej herbaty, każdy inny produkt liczy się jako normalny posiłek. Nawet mała przekąska, chwycona w międzyczasie, jest odbierana przez nasz organizm jako normalne danie. Często wydaje nam się, że zjedliśmy 4 czy 5 posiłków, a w rzeczywistości zbiera się ich 10 czy nawet kilkanaście. Wątroba, żołądek, trzustka muszą stale pracować bez chwili przerwy i to na podwyższonych obrotach. To wszystko jest przez nas mocno odczuwalne, chociaż nie zawsze wiemy, z czego to wynika. Lekkie poczucie niedosytu pomiędzy 5 posiłkami w ciągu dnia to nic złego, wręcz przeciwnie. W tych przerwach, które powinny trwać 3 godziny, nasze narządy solidnie dokończają rozpoczętą pracę, odpoczywają i zbierają siły na następne kulinarne wyzwania. Przy tak sprawnie funkcjonującej fabryce nic nam w środku nie zalega, nie gnije i nie fermentuje. Dzięki temu mamy zupełnie inne samopoczucie. No i w nocy nasz organizm autentycznie odpoczywa. I dopiero wtedy jest szansa na wyluzowane i przyjemne sny. Dlatego pamiętajcie, ile, w jakich ilościach i jak często. Zresztą, jak zapomnicie, to żaden problem, bo przecież zawsze macie instrukcje przy sobie. A zatem... pozdro!